Witamy Was w kolejną niedzielę. Idziemy na targ, chodźcie razem z nami na targ w Gliwicach. Mamy końcówkę września, niedziela. 3 tygodnie temu było ciepło, teraz jak widzicie... Jest bardzo rzeźko, ale idziemy. Gdzieś koło 13 zobaczymy, stopni. Zobaczymy, czy coś uda się dzisiaj znaleźć ciekawego, także zapraszamy. Chodźcie z nami. To jest do nakręcania i na baterie. A szkło jest. Wszyscy oglądają tą sukienkę. No jest osłonięte. Tak, więc to się wydaje, a później człowiek nakupi tego. No. Karteczki. To wrócimy, to chodź, idziemy. No spokojnie, mamy co zwiedzać, na pewno nie raz jeszcze przejdziemy. Dużo szczęścia młodej parze. Super. Prawda, dużo. A nie, ja obstawiałem co innego. Co? Tą bursztynową misę. Nie. Żeby tam nie wypadło. Wychodzi ten tak. Dobra, dobra. A takich talerzyków mamy w dziękuję tych rozalinowych. Widziałam. No, 50 zł. Za kotlet? Tak. Co? Tak? 25. 25 zł. Czy mogę pan założyć ten? Co? Ten. Powiem ci, tak to było i wiem, no. Siostra to powiem rado. Co przyuważyłaś? Widzisz? Tu bardzo za darmo. To ma święty kogrzek, to jest coś takiego. To jest przedwojenny na folii. Ta figurka. Ten chłopczyk? No właśnie mąż mówi, przedwojenna na folii. No. Z
co i tak? Nana włoska firma. 250 zł. Pan Symoja, no nie proszę. Tak. Ta firma? Tak. To nie, to nie, dobrze, bo już tam nie jest. No ale to nie przesłyszysz to? Ale on w ogóle doceni? Ale co? Morano, ten kotek, taki szklany. Ten szklany kotek? Nie, no 40 zł. To nie, to jest morano, nie? Tak. Ale nie ma sygnatury, ale jest morano. Natomiast sygnatura jest na figurce i na Dobre Lucyczki, jakie piękne! Już widzimy, że ktoś nas ogląda. Ale jeszcze znajdziemy gdzieś, to spokojnie. Aż mi głupio. Ja właśnie patrzę na te. Bardzo nam miło. Bardzo dobrze, że znajdzie drugie życie. Tak, i dom, ale fajne. Oj, 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 oj. No miło, bo było spotkać. Bardzo miło. Jeszcze na nie jednym stanowisku znajdziemy. Dzisiaj jest dużo. Nie czekaj, bo mi coś... Coś padło w oko. Ty już wiesz, co wybrać. Co? Kolejny wazon. Ta figurka w jakiej cenie? Roman, ta figurka w jakiej cenie? Co? 35 zł. Co to jest? Inne puzdełeczko? No właśnie patrzę, że Państwo zawsze mają te puzdełeczka piękne. Tak, może ja mam. Ale ja tu mam, Roman. Tak. Na jajeczko. Świecznik czy na jajeczko? No tego nie wiem. 30 zł. No widzę. 30 zł, a tutaj 25 razem tak. 25, tak? Tak, razem tak. Ja też. Świecznik czy na jajeczko? To na jajko. Na jajeczko. No właśnie. No widzisz, dobrze mówiłem, że na jajko, a nie na świeczkę. Myśmy już wysprzedali, to zostało tylko jedno. Co chcesz? 150 zł, to jest z tangą. O, dzisiaj coś innego, nie ma ten, sprzętu. O, popatrz. Oj, 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 jajeczko. Ceny są atrakcyjne. W jakiej cenie to jest? 10 zł. Ale jest pęknięte. Nie, a jajko w jakiej cenie? Te masywne po 20, a ty z rynku dzielą po 30. Jajeczka? Tak. 35 zł z agat. To jest takie ciekawe, zupełnie inne, nie? Mhm. To niebieskie jest, też inne. To też jest zupełnie inne, nie? Proszę bardzo. To chyba... No dobra, z tyłu mam, wiesz gdzie. Chyba wiem. No chyba tak. A tu pani ma takiego samego Ludwiczka prawie jak my, tego białego takiego tu. A musiałeś mi go pokazywać? Na pewno byś go zauważyła. Do małej negocjacji. To dwa weźmiemy, nie? Uh-huh. To te dwa duże jajka poprosimy. Słucham? Dwa duże jajka. Dwa duże. Tak. Weźmiemy... Ja pani zapakuję moment. To. Zupełnie inne jest. I to. Kolejne do kolekcji. No. Pan jeszcze ma serduszko? Tak. To od razu po wadze widać. No.
Dobrze. Wszystkie są ładne, nie? No takie inne. To czarne też jest śliczne, zupełnie inne rzadko. Też. W ogóle z Agatu najczęściej się pojawiają. Tak, wiemy. Tak. A te inne to jest już ewenement. To jest bardziej ładne. Czarne. Tak. I to, co Państwo nabyli, to już w ogóle. To jest jak ja, chyba taki jeżdżę gdzieś tam do Łodzi czy coś i tych jest 50, a takich jest 2-3. Jeszcze takie brązowe, ciapkowane, nie? To tego też jest to pełno. To jest taki typowy agat, a no. Agat ma 6 do 7 kolorów. Dziękujemy. To mi już spakowałaś, no? A to są jeszcze tak, ceny z zeszłego roku, bo ja w 2003 kupiłem. Na giełdach w Bytomiu już w tym roku od 50 do 60 zł. Od 50. Ja jestem dla nich konkurencja, ja bardzo nie lubię, jak ja przyjeżdżam. Co zrobić? Ale to już mnie nie obchodzi. Z takich ciętych kamieni i na rzemyku, jak ktoś nosi. Też taki inny kolor jest. Tak, po 20 zł. Są ametysty i agaty. To proszko ładna. Nie są takie i dla kolekcjonera. Groszki 25. A wiesz, że ona jajka zbiera, nie dla tym mamusia. 50 zł. Fajne, ale. Skóra. Ładne, bardzo ładne. No. Dobrze, jedziemy dalej, bo... Tak, bo dopiero zaczęliśmy, ale... Bo nie zdążysz się obrobić. Nie zdążysz. Pierścionki od 10 zł są te masywne 20, a rękodzieło 30. To jest z węgla chyba, górka. Tak, Anglian. Z węgla, są sygnowane na odwrocie. Jest sygnatura. To takie ciężkie jest. No. To jest Anglia. To jest inne. Ciekawe, na Śląsk węgiel. Na facecie, dobrze się, to kobiety są. Tak. Kobiety są tylko w Izbie Lordziu. W gminie to nie. Dziękujemy bardzo. Nawzajem. Fajny motyw, nie? Mhm. U pani zawsze jest fajny. No. Ej, bo coś strącisz zaraz. Aha, a to są te na półki takie te, nie? Na książki. Takie, no. Ciekawe. Osoba fajna, taka pękata, nie? Co to jest? Żuraw. Flaming. To nie jest flaming. Stare, nie? Mhm. Ale patrz na to, nie? Gdzie tam wybierasz z magazynu? U pani. To jest jakaś fantastyczna puszka, ale mniejsza. No, zaraz się zapytamy panią, bo pani może ma schowane dla nas. Może pamiętała pani o... niżej. Mogę tą butelkę obejrzeć tam. Ona ma taką trochę. 25 zł. Dzień dobry. A pamiętała pani, no jedno widzimy, ale malutkie. Znaczy, no takie, ale ja nawet nie wiem, kiedy wyszło. Jeszcze jedno będę miała. Zrobiliśmy za dużą reklamę i się sprzedały. No, tak skromnie, oczywiście. Ale nagrodę coś. Spokojnie, jak pani będzie miała, to na następny targ. Spokojnie. Coś znajdziemy, jak zawsze u pani. Mi się też podoba. O,
nie! Ale taka, bo ja mam na przykład matę takie chrapowate. Taka. O kurczę. I taką gładką. Taka. Biorę. Jaka cena? 4. Dobrze. To zaraz jeszcze coś wybierzemy, bo widzę... To jak zwykle zostawiamy na magazynie u pani, bo... My jak zawsze coś wybierzemy. Co to dzisiaj tak tam nie pod wiatą? Zajęte już było? No, przyjechaliśmy, to już było full. Naprawdę. Dzisiaj rzeczywiście jakoś tak. No, jest bardzo dużo dzisiaj wystawców. Chłodniej się zrobiło i wszyscy chyba przyjechali, nie? Bo 3 tygodnie temu to żeśmy się troszkę tutaj gotowali. Wcześniej jest gdzie indziej, tak? Także jadą gdzie indziej, nie? Dziękuję. Dać papieru, no. Proszę, nie tego pana. Kafelek do powieszenia. O nie. Bierzemy? Nie wiem. To się decyduj. Jeszcze tam stoi brązowe. Aha. Fajne, takie inne, nie? No, bardziej bym powiedział, to jest. To? No. W stylu... Ale jakoś to. Bo takiego to w ogóle nie mamy. Ale to jest ładne. To jest ładne. Co ty na to? Nie chwal, bo zaraz ten. No co? Bo to wiesz, musisz od razu brać, bo no. Zaraz zniknie. Bo uśmiechnięta świnka ci powie. Ludwiczka. A to są z drewna sowy, a nie z jakiegoś takiego tworzywa. A to są już bułki, o! Do powieszenia, tak? No jasne. O Jezu, ale błyszczy tym. Wiem, że to nie kompletnie nasz ten, ale ładny, nie? Po prostu jako, no może to? Jako przedmiot ładny. Mamusia, wiesz co to jest? Trzej królowie. Tak, to są też czy nie? Mamusia. Chyba tak. To jest Rosenthal, nie? No i z tak pudełeczkiem. To jest zupełnie inne, nie? Coś po koszty. Ma jeszcze wydmuszkę. Starsze ode mnie. 80? No. Osiemdziesiąty. Ale mój syn 81. No to rówieśnik. Wymyśliłaś, znalazłaś coś u pani? Bo tak dzisiaj skromnie u pani coś. No jak skromnie? Skromnie. Nie. A, bo ty najpierw musisz przejść targ, a później wrócić do pani. Oj, przepraszam. Co to weźmiemy, nie? Dobrze, to... To odkładamy do magazynu. To się miejsce zrobiło teraz. Poczekaj, pani wyciągnie. Co to jest to? Pani wyciągnie kolejne. No, nie, bo dzisiaj nie mam więcej. Zawsze pani coś tam ma. Lampka. Tylko patrz. Aha, to jest lampka. No. Oczy mu pewnie świecą. Nie, wszystko. Tu ma dziurki, ale ciekawe co. Aha, bo dziurki patrz. Tam ma. No. Myślałem, że tylko oczy mu to, bo te oczy takie ale to jest niezłe.
widzisz? Tu ma. Aha, mhm. Tu ma taki ten. Mhm. Ciekawa rzecz. Ja myślałam, że on ma szklane oczy. No i właśnie, to też tak myślałem, że świeciły. To są szklane oczy. No. To można jako figurkę, nie? No. I jako lampkę. Dokładnie. Bardzo ciekawe to jest. Są, tu nie było z niczego? To są właśnie motylki, są, wiesz? Dwa. O, jakaś pszczółka. Te owoce chyba mamy. Takiego nie mamy. Nie ma. Tak jest. No nie. Nie, 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 nie biegnij już, nie biegnij. Bo idziemy dalej. Nie, ona nie jest. Te trzy jeszcze. Mamy podobną, taką bardziej śmietanową, nie? No, jest tak trochę starte. Starte, ale to... Ale to też o czym świadczy, o latach. Daje uroku. Dobra, chodź się jeszcze tam na moment cofniemy. A, wiedziałem, że tam się cofniesz, wiedziałem. A czas bije, mamusia. Dobrze, przecież się nie spieszymy. Tak? Co to jest? Mynek do kawy, tak? Nie, czy do pieprzu? Do pieprzu chyba. Chyba do pieprzu. To mi się jeszcze podoba. No dobrze, ale... Gdzie ty to postawisz? Ty już mam tam miejsca nie masz. Mam miejsce, mam, zrobiłam. Aha. To jeszcze. Jaka cena tego, bo pani nas... Cena nie gra. Już to kiedyś gdzieś słyszałem. No, mniszek, fajny. Dobra, idziemy. Było chłodno. Tak, jeszcze taka wilgoć siadała. A tu mamy też podobną, nie? W tej kolorystyce taką. To tylko masz co innego rysowane. Tak, tak, co innego. A to... To jakie, kurcze. Czech Republic, proszę bardzo. Ale fajne. Dobrze, mamusia. Idziemy dalej. Wrócimy, jeszcze coś wybierzemy u pani, znając szczęście. Tak, dzisiaj jest strasznie. Tak dzisiaj wchodzimy i... O kurczę. Nie pamiętam takiego targu, żeby to tak było. Zawsze było tu luz, taki był, nie? Ciąg dalszy do tego? Tak, zobacz, tu jest Karol. Wocławek. Piko kolejka? Nie, maszyna do szycia. Taka zgrabna, nie? No dla dziecka, zabawka, nie? Bo Piko robiło zabawki. Bo to jest od kolejek. No. Dwie dyszki za ten zestaw. Za to? Tak. Coś dla mnie w końcu. Aha. Ja mam swój telefon. Taki majaczek, dajcie 30 zł. Masz fajnego majaczka, sprawny widzi pan. Uważaj, tu nacowane. Widzę. No to do tego na to. Lampy. Radio. Czekaj. Stary Katowice. W jakiej cenie? 50 zł. Wiesz, że ty nic z psami nie możesz brać, bo nas już będzie zazdrosny. No, co sprzedaje, to jest przyszłość.
Znalazła? Stare pióro. O matko. Cała kolekcja ten, do każdej klasy. No one chyba nie były używane i z tabliczką umnożenia, ale czad. Funkennówki. Nie, 80 dolarów. Straszny. Bombki nie. Nie wiem właśnie co to jest. Przejdź tam i. O! Syfonek. Panie Małgosiu, 10 złotych tak się to. Przepraszam. Ile pan ceni tą chodzież? 25, płaski albo głęboki talerz. Sztuka. Nie mów, że znalazłaś drugi. Tylko ten jest mniejszy, nie? Aha. To mamy większy ten. No mamy w ogóle większy, ale też taki sam chyba. 60. Nie jestem pewien do końca. Nie, bardzo podobny. Podobny. Tylko mamy o wiele większy, no. I też to jest wyjmowane. Tak. No. No to samo, tylko że... No. W jakiej cenie ten dzban? 150. Mhm. Ty masz dwa razy większe. Bardzo ładne, bardzo ładne. Masz ten kielich taki. I te same motywy. Mhm. To? Ta dama to jest ciekawa, nie? Muszę z bąblami. Ale ciężki. Drugi gatunek. No to jest jakiś ten. Tworzywo. Tworzywo. To ma jakieś tu? A to jakieś... Co dzisiaj to? Nie wiem, czy te osy... Tu ma pani takiego fajnego, fajne takie ptaszki, to który? Ze szkła. Ale który? Obydwa. No wiem, śmieszne. Tylko że już za duże rozmiarowo, nie? Takie pomieszane, nie? Pomieszane to tam
fajna, wysoka. A ten z banuszek? A na pokrywce w środku. A, jest. Tak. To jest fajne. Dobra, na razie idziemy, jeszcze mamy daleko, chodź. Oj, przepraszam. Patrz, to też pani ma. Aha, tu jeszcze są. O, tu jeszcze inne. Też ładne. No dobrze, no. A to co to jest? Kruka, to już ta ładna parada, ale nie ma. Ale fajne. Mamusia, sprawdź cypelek. Nie jest. No to nie. Nie. Ale to niekoniecznie tam. Nie. Ogon. Jest totalnie Nie wiem, jak oni to chcą zrobić, ale melodyjka jest taka, że... No tak, ale blat jest na chwilę zrobiony. Ale to ja się też nie znam za bardzo na Mamusia. Tak? Jajeczko. Już nie?